Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z teraźniejszą prawdą. To już będzie dziewiąte, przedostatnie zagadnienie. Temat wartość przywileju wolności religijnej. Tematy związane z teraźniejszą prawdą są bardzo aktualne z uwagi na to, że one odzwierciedlają, można powiedzieć, współczesną potrzebę, na co chrześcijanie powinni szczególny mieć wzgląd, co szczególnie głosić. Wiadomo, że cała Biblia jest pełna prawdy i tylko prawdy. Tam są zagadnienia bardzo ważne wszystkie, ale każda epoka ma swoje własne potrzeby, tak jak to czytamy w liście, znaczy w objawieniu świętego Jana, Apokalipsie. Tam jest 7 zborów. Każdy okres chrześcijaństwa ma swoje własne jakieś specyficzne potrzeby. My żyjemy w okresie laodycejskim, tym ostatnim kościele, do którego Chrystus specjalne poselstwo przekazuje i w ramach tego jest tak zwana teraźniejsza prawda. 10 tematów, które są wiodące i bardzo ważne, abyśmy o nich pamiętali. Przede wszystkim centralnym zagadnieniem w naszym życiu chrześcijańskim jest przede wszystkim to, co Pan Bóg powiedział Abrahamowi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, pierwszy wiersz. Jam jest Pan Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest program dla każdego z nas, dla każdego wierzącego w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest ten program, o którym nie powinniśmy zapominać, że Bóg jest wszechmogący. My pewne rzeczy możemy nie rozumieć, boskiego działania. Musimy pewne fakty przyjąć z pokorą, z uniżonością, z uwagi na to, że Bóg wie lepiej. On ma swoje plany, swoje zamysły, które realizuje. My, ludzie grzeszni, skłonności do grzechu, nie rozumiemy Bożego postępowania, ale mamy całą wieczność na studiowanie Bożego działania. Drugi punkt, trwaj w społeczności ze mną. Nie w społeczności z pogaństwem, z bałwochwalstwem, z ludźmi, którzy wierzą w innego Chrystusa, w innego Boga, którzy są, jak Chrystus powiedział, te wilki okrutne, które nie folgują w stadzie, ale mamy trwać w społeczności z Bogiem przez modlitwę, przez studiowanie Słowa Bożego, przez ciągły kontakt duchowy z Nim. Oraz trzeci punkt, bądź doskonały. Czyli mamy doskonalić swój warsztat chrześcijański, zmieniać się, uszlachetniać się, być podobny do Jezusa Chrystusa, do Syna Bożego. To jest zadanie dla nas. A obecnie będziemy rozważali o wartości przywileju wolności religijnej. Jak to było w dawnych czasach, jak jest obecnie i jak będzie w przyszłości. Nietolerancja szerzyła się już od samego początku. Wojny religijne, wojny bogów były. Toczyła się taka bezwzględna rywalizacja na polu religii. To omawialiśmy w poprzednich wykładach. Ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus, uczył nas tolerancji. Apostołowie też mieli takie zapędy nietolerancyjności. No, jeżeli ktoś inaczej myśli niż
niż apostoł któryś, no to oni byli gotowi na naprawdę na różne rzeczy złe zrobić. W Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, mamy bardzo ciekawą historię, kiedy to Pan Jezus w jednej z podróży misyjnych przechodził przez Samaryję i tam przyszło jakoś zanocować, coś zjeść. I Chrystus wysłał Jezus przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale zachować. I poszli do innej wioski. No, ciekawa historia. No, nietolerancja. Apostołowie chcieli tutaj pokazać swoją wyższość, swoją władzę. No, chcieli tak, Eliasz w Starym Testamencie ogień z nieba spuścić, żeby właśnie pochłonął tych wszystkich Samarytan. Ale Chrystus powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Apostołowi Piotrowi wyraźnie powiedział: Idź precz, szatanie. Czyli apostoł Piotr miał ducha szatańskiego w pewnym momencie. My tak samo możemy sobie nie zdawać sprawy, wypowiadając jakieś słowa, pod jakim działaniem jesteśmy. No, czasami nam się może wydawać, że to jest coś dobrego, ale nie, to jest coś złego. I trzeba naprawdę dobrze znać naukę Jezusa Chrystusa, naukę Nowego Testamentu, aby nie popełnić błędu. Jezus nie przyszedł, aby zatracać duszę, ale je zachować. To jest ten pierwszy element misji Chrystusa. Kolejny moment takiej nietolerancji w Ewangelii Marka, 9 rozdział. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak nie chodził z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. A Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudu w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Znowu inna sytuacja. Nie zabić tych ludzi, którzy są nieprzyjaźni naszej religii, ale Chrystus mówi: No, popatrzcie się na tego człowieka. On dobre rzeczy czyni, ale nie jest z nami, no nie pasujemy do siebie. Są różne osobowości, różne sposoby działania, różne poglądy, ale to, że ktoś inaczej coś robi i nie chce z nami mieć nic wspólnego, nie jest żadnym powodem, abyśmy tego człowieka prześladowali i w jakiś sposób zabraniali mu głoszenia i robienia tego, co robi. Przecież on dokonuje cuda w imię Chrystusa. On dobrze rzeczy czyni. Nie mówi źle o Chrystusie. Nie jest nawet przeciwko nam. I weźmy to pod uwagę. Kolejny bardzo taki smutny moment związany jest z osobą Jezusa Chrystusa. No to już była totalna nietolerancja, przykład totalnej inkwizycji, zakłamania, walki duchowej, walki cielesnej, wykorzystania do realizowania swoich celów władzy świeckiej, chodziło o Rzymian, ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Przyszedł na tę ziemię dobry człowiek.
bezgrzeszny, Syn Człowieczy, Syn Boży. A ludzie mu takie robili przeszkody, tak doprowadzili jego działalność no właściwie do śmierci, do ukrzyżowania doprowadzili Jezusa Chrystusa. Poprzez taki sfingowany proces. Piłat zorientował się, że w tym człowieku nie ma nic złego, ale był poddany tak wielkiej presji, że musiał, nie musiał. Skazał Chrystusa na śmierć. To jest nietolerancja. Jeżeli nie chodzisz do nas na herbatki, jeżeli z nami nie jesteś, nie jesteś z nami w ekumenii, to my będziemy cię prześladowali. My doprowadzimy do zniszczenia ciebie. To jest właśnie to, co powolutku się odradza. Przez wiele lat, wiele dziesiątek lat ta nietolerancja zmalała, ale teraz znowu na nowo wybucha. Kolejny obraz nietolerancji to za czasów rzymskich. Była to nietolerancja w wykonaniu cesarstwa rzymskiego, gdzie właściwie w cesarstwie rzymskim Bogiem był cesarz. Uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, skądinąd bardzo dobrzy ludzie, szlachetni ludzie, tylko za to, że inaczej myśleli. Inni mieli poglądy na rzeczywistość. Byli w sposób okrutny, prześladowani, na arenach ginęli i no, pomysły ludzkie były niesamowite, jak pastwili się nad tymi szlachetnymi ludźmi. Później chrześcijaństwo uzyskało swobodę, tolerancję, ale cóż, chrześcijanie zaczęli robić to, co Rzymianie. W takim samym stylu. To, co faryzeusze, to, co Piłat. Jeżeli ktoś inaczej myślał, nie po katolicku, nie po rzymskokatolicku, no to był obiektem świętej, jeszcze dodatkowo była święta inkwizycja. Był palony, torturowany. Ile ludzi zginęło? Mówią, że dziesiątki milionów ludzi w ten sposób zginęło. To szlachetni ludzie czasami ginęli. Prości ludzie też. Tylko za to, że miał Biblię, czytał Biblię i wierzył tak, jak Biblia podaje. A to oczywiście wszystko za sprawą tego, co pisze Apokalipsa, 17 rozdział. A kobieta była przyodziana w purpurę, w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swoje złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych, krwią męczenników, a ujrzawszy ją, zdumiałem się. Chrześcijaństwo uzyskało tolerancję, rozpoczęła się epoka katedr, bazylik, no takie chrześcijaństwo wielkim pompą, duchowieństwo, kler, cała hierarchia i osoby, które nie zgadzały się z hierarchią, no, były eliminowane. Kobieta jest symbolem Kościoła. To jest to odstępczy, upadły Kościół. Kościół był pijany krwią świętej, krwią męczenników Jezusowych. Ten Kościół, ten odstępczy Kościół niszczył świętych pańskich, niszczył tych prawdziwych wyznawców Chrystusa. I męczenników Jezusowy był pijany. To nie zdarzyło się jakieś tam coś lokalnie, ale to była totalne no, niszczenie inaczej wierzących. Heretycy się nazywali, odstępcy, no i wiele takich dodatkowych imion.
Oczywiście kler miał taką zasadę, która polegała na tym, że przede wszystkim trzeba oskarżyć, jeżeli nie było o co oskarżyć, to się oskarżało o manicheizm. A manicheizm nie wymagał w ogóle żadnego badania. Dana osoba szła prosto na spalenie. To wszystko przepowiedział już Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza, Łukasza i w Ewangelii Jana mamy tutaj trzy wersety o nienawiści i nietolerancji. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą, gdy was wyłączać i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwiej niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, a jednak ze świata nie jesteście. A ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. To mamy wyraźnie powiedziane, że chrześcijaństwo nie tylko jest pokój i bezpieczeństwo, ale i też nienawiść. Szatan działa, szatan ciągle działa, obecnie działa. Jeżeli nie czujesz na sobie działania szatana, to znaczy, że jesteś po jego stronie. Masz spokój. On ci nie będzie atakował. Ale tu jest nienawiść u wszystkich dla imienia mego, że ty idziesz zgodnie z Jezusem Chrystusem, natrafisz na poważne problemy. Jeżeli nie masz tych problemów, no to się dobrze zastanów, czy aby robię wszystko prawidłowo. Kolejne wydarzenie z historii chrześcijaństwa. Noc świętego Bartłomienia z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Okrutny mord na wyznawcach kalwinizmu. Wydarzyło się to w Francji. Rządzący Francją nagle doszli do wniosku, że kalwinów trzeba wymordować. I tam się mordowało wszystkich. Dzieci, starców, kobiety, mężczyzn. Wszystkich. Był okrutny mord. A kiedy dotarła ta wieść do papieża, no papież nie krył zadowolenia. Wspaniałe hymny ku chwale Bożej zaczął wyśpiewać i był bardzo zadowolony, że reformacja zostaje zniszczona, że zostaje wymordowana. Ale to jest walka z samym Bogiem. Bóg nie powiedział, że w ten sposób należy postępować z innymi ludźmi, którzy inaczej wierzą. Tu trzeba okazać tolerancję. Chrystus ostrzegał, że przyjdzie taki czas, że będą was zabijali, uważając, że czynią to ku chwale Bożej. Zero wolności religijnej. Każdy inaczej wierzący niż rzymskokatolik był w jakiś sposób prześladowany. Krańcowo był spalony albo zabijany. A mniej to różne takie drobne, coraz grubsze, takie można powiedzieć policzki. Kolejna taka historia z czasów chrześcijaństwa, to już jest sławna krucjata przeciwko katarom, czyli albigensom, którą papież ogłosił w 1209 roku. Powiedział, że no, ruszamy wymordować katarów. Każdy, kto będzie
będzie uczestniczył w tych krucjatach, otrzyma specjalne błogosławieństwo i pójdzie prosto do nieba. Z uwagi na to, że Panu Bogu to się bardzo podoba, co robicie, zabijanie Katarów. Katarowie zostali totalnie spacyfikowani. Totalnie. Tam tak długo toczyli krucjatę, aż wszystkich wymordowali. Tam całe miasta szły na rzeź. Zabijało się wszystkich. Jeżeli miasto było posądzone o kataryzm, tam się wszystkich zabijano. Nawet jeżeli tam była jakaś grupa rzymskokatolików, czy też Żydów, nie, wszystkich się zabijało. Dany teren był totalnie oczyszczany. A taką, można powiedzieć, spektakularną sytuacją było 16 marca 1244 roku, gdzie na jednym stosie spłonęło 200 osób. Oczywiście ku chwale Bożej. Tak to było powiedziane. Wszyscy byli zadowoleni, tylko oczywiście ci, którzy płonęli, nie byli zadowoleni. Bliżej tutaj nas, bliżej Polski, kiedy Jan Hus został spalony na Soborze w Konstancji, no Czechy bardzo to źle odebrały. Rozpoczęły się wojny husyckie, wojny religijne. Nie dosyć, że Husa zamordowali na Soborze w Konstancji księża i biskupi, no to jeszcze na dodatek zaserwowali Husytom i Czechom krucjatę, która trwała od 1419 roku do 1436 roku. Oczywiście papiestwo bardzo popierało i każdy, który uczestniczył w tych krucjatach, no, miał bardzo duże korzyści, nie tylko materialne, ale i też i duchowe otrzymywał zamian. To jest właśnie przejaw nietolerancji. Jakby to świat inaczej byłby urządzony, gdyby jeden człowiek szanował drugiego, jego zapatrywanie. Teraz tutaj pokazuję orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego na temat wolności religijnej. Pojęcie wolności religijnej. Wolność religii jest ujmowana w normie konstytucyjnej bardzo szeroko. Obejmuje bowiem wszelkie religie i przynależność do wszelkich związków wyznaniowych, a zatem nie jest ona ograniczenia do uczestnictwa we wspólnotach religijnych tworzących formalną, wyodrębnioną strukturę organizacyjną i zarejestrowaną w stosownych rejestrach prowadzonych przez władze publiczne. Czyli wolność religijna nie obejmuje tylko i wyłącznie tych, którzy są zalegalizowani. Którzy niezalegalizowani też tych wszystkich ludzi obejmuje. Wszystkich ludzi, czy on należy do danego wyznania, czy nie należy, czy nagle w coś zaczyna wierzyć, ma prawo do wolności religijnej. Polska oczywiście na obszarze europejskim no, wyróżniała się bardzo, bo jeżeli na południu Europy toczyły się krucjaty z albigensami, krucjaty przeciwko kalwinom, luteranom, to w Polsce była tak zwana Konfederacja Warszawska w 1573 roku, która określeniem uchwały podjętej 28 stycznia 1573 roku na Sejmie Konwokacyjnym w Warszawie, zawierającej podstawowe postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczpospolitej, gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa, jednocześnie zabraniając władzom świeckim wspierania klerów w prześladowaniach religijnych. Dokument jest uważany za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej. Tak więc
Na południu były rzezie, a w Polsce była Konfederacja Warszawska, która no, dokonała dużo wspaniałych rzeczy. No, wiadomo, że ta Konfederacja nie przetrwała zbyt długo. Ostatecznie należy stwierdzić, że Rzeczpospolita była państwem tolerancji wyznaniowej, ale tylko do pewnego momentu w swoich dziejach. Utrudnienie dostępu do urzędów, zamykanie szkół, prześladowanie prawosławnych, likwidowanie zborów protestanckich oraz milcząca akceptacja dla aktów przemocy stanowią głębokie rysy na obrazie tolerancyjnej Rzeczpospolitej obojga narodów kreowanym przez wielu historyków. Wydarzenia, które miały miejsce po Unii Brzeskiej oraz tumulty religijne od lat 70. XVI wieku są ewidentnym dowodem na to, że państwo przyjazne innowiercom przez lata budowane przez królów zostało zniszczone przez kontrreformację i jej zwolenników. Właśnie kontrreformacja doprowadziła do podsycania nienawiści w stosunku do innowierców i to, co było wspaniałe przez pewien okres czasu, no, siedziało na jak to się mówi, na żołądku osobom. Nie mogły znieść tego, że innowiercy mają jakieś przywileje, że trzeba ich tak na południu może zabić. Polacy oczywiście nie zgodzili się na takie masowe mordy. No, były tu i tam przejawy antydziałania przeciwko innowiercom, ale no, nie na taką skalę jak na południu Polski, na południu Europy. Zasada jest prosta, tolerancyjna. Żyj i pozwól żyć innym. Jeżeli ty żyjesz, masz swobodę religijną, masz swobodny dostęp przez przynależność do swojego wyznania, do urzędów, czy jesteś tolerowany, czy masz jakieś przywileje z tego tytułu, to jeżeli druga osoba inaczej wierzy, nie wierzy tak jak ty, to pozwól tej osobie też wierzyć, też działać. Nie prześladuj jej, nie wyrzucaj ich dzieci ze szkół. Nie prześladuj ich dzieci, nie prześladuj ich rodziny, nie spalaj im gospodarstwa, nie zatruwaj wody, no wiele innych, nie zabijaj ich, bo to nie będzie znaczyło, że ty jesteś prawdziwym wyznawcą. No, ty przeszłeś na stronę Antychrysta. Zachowujesz się według działania szatańskiego. Godne zaznaczenia jest szczególnie tutaj prawo człowieka zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, które zostało ogłoszone przez prezydenta Franklina Roosevelta, który ogłosił cztery wolności, co później nazwano mową czterech swobód. Wiadomo, że w tamtych czasach rozpoczęła się II wojna światowa i naprawdę świat był pogrążony w chaosie, w bezprawiu i myśląc o przyszłości, o zbudowaniu nowego porządku, który byłby oparty na wolności, na czterech wolnościach, by nie doszło znowu do tego totalnego zniewolenia człowieka. I omówimy po kolei te cztery wolności. Pierwsza jest to wolność słowa. Na czym polega wolność słowa? Wolność słowa jest zasadą, która wspiera wolność jednostki lub społeczności, wyrażania opinii, idei bez obawy przed odwetem, cenzurą lub sankcjami. Termin wolność słowa jest czasem używany jako synonim, ale obejmuje dowolne działania związane z poszukiwaniem, otrzymaniem i przekazaniem informacji lub pomysłów niezależnie od użytego medium. Tak więc, jeżeli ktoś ma jakieś opinie, ktoś ma jakieś myśli, przychodzą mu, w coś wierzy, to ma prawo wyrażać to. Czy to jest w kościele, czy w parlamencie,
czy wśród ludzi. My widzimy tutaj obrazek przedstawiający prostego człowieka, jakiegoś robotnika, który siedzi, koło niego są panowie w krawatach, może jakaś inteligencja, ale to, że on jest prostym człowiekiem, nie można mu odmówić wyrażania swoich opinii, ale wyrażania bez obawy, że on się teraz coś powiedział publicznie i teraz jest jakaś sankcja, jest wykluczony z danego społeczeństwa, czy jakieś sądy nakładają, kościelne czy cywilne, bo jakieś kary za to, że coś on tam powiedział, że mu się coś tam nie podoba, czy mu się coś podoba. To jest właśnie ten termin wolności słowa. Jeżeli ktoś coś powie, proszę bardzo, masz swobodę wyrazić. Jest tyle nas, przemyślimy, zanalizujemy to, zobaczymy, czy masz rację, czy nie masz racji. Proszę bardzo, otwórzmy dyskusję, rozmawiajmy na ten temat, ale rozmawiajmy szczerze. Nie miejmy jakiejś takiej skłonności popierania danej frakcji, bo oni są bogaci, to ich popieramy, no oni są inteligencja, mają tytuły profesorowie, to co oni powiedzą, czy kler, to jest mądre, a resztę to lepiej się niech nie odzywa. To jest totalny nikolaityzm, o którym Chrystus powiedział, nienawidzę uczynków nikolaityzmu. Czyli tych, którzy podzielili społeczeństwo na grupy. Na grupa ważna i w ogóle nieważna. Kolejną wolnością, drugą, jest wolność religii. Wolność religii jest zasadą, która wspiera wolność jednostki lub społeczności publicznej lub prywatnej, aby zamanifestować religię lub wiarę w nauczaniu, praktykowaniu, uwielbieniu i przestrzeganiu bez wpływu ani interwencji rządu. Obejmuje także wolność zmiany wyznania lub przekonań. Czyli możesz wierzyć w co chcesz, bez interwencji rządu. No wiadomo, kiedy będzie rząd interweniował, kiedy no prawa świeckie będą łamane. Kiedy ty, praktykując swoją religię, łamiesz zarazem prawo świeckie. Nie? No, taka abstrakcyjna sytuacja. No, mówisz, że mogę robić co chcesz, jedziesz samochodem jak chcesz, a on ma wolność, bo on tak sobie uważa, że kodeks drogowy krępuje jego wolność. Nie, 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 nie tędy droga. Czyli możesz, wspieramy twoje wyznanie, proszę bardzo, wierzysz jak chcesz, modlisz się, czy do obrazów, czy do Boga, czy z lewej, czy z prawej, to jest twoja sprawa. I my nie ingerujemy, nie prześladujemy daną osobę z tytułu jego zasad wiary. I ostatnia zasada. Kolejna, trzecia zasada. Prawo do odpowiedniego standardu życia. Jest uznawane za prawo człowieka w międzynarodowych instrumentach ochrony praw człowieka i rozumie się je jako ustanawiające minimalne prawo do wyżywienia, odzieży i mieszkania na odpowiednim poziomie. Prawo do pożywienia i prawo do mieszkania zostały dodatkowo zdefiniowane w instrumentach ochrony praw człowieka. Czyli dodatkowo człowiek ma prawo żyć godnie. Ma prawo godną pensję dostawać, za którą może kupić sobie jedzenie, następnie odzież, następnie może kupić sobie mieszkanie, aby gdzieś miał. I państwo powinno to zapewnić, ochronę. Nie takie jakieś głodowe pensje dostaje, że on tam ledwo żyje i zgodnie z zasadą skórka do ssania i kącik do spania, aby to tylko miał, a resztę się nie liczy. Elita zarabia po milionach, a ta właśnie doły klasowe ledwo koniec z końcem wiąże. Prawo do odpowiedniego standardu życia każdy powinien mieć. I ostatnia, czwarta wolność to jest wolność od strachu. Czwarta wolność to wolność od strachu,
która w kontekście światowym oznacza ogólnoświatową redukcję zbrojeń do takiego punktu i tak dokładnie, że żaden naród nie będzie w stanie popełniać akt fizycznej agresji przeciwko jakimkolwiek sąsiadowi, gdziekolwiek na świecie. W tym czasie szalała II wojna światowa. Ludzie byli poniewierani, musieli zostawiać całe dobytki i brać tyle, ile udźwigali. W strachu żyli, byli mordowani, zabijani, paleni. Była totalna nietolerancja, czy ze wschodu, czy z zachodu. No, straszne rzeczy się działy. Ale to dodatkowo jeszcze były w danych społecznościach, dwie społeczności zwalczające się nawzajem, w obrębie danego narodu nawet tak było. Nietolerancja szerzyła się i nietolerancja doprowadzała do strachu, do obawy o życie. Ludzie musieli uciekać. Chrystus to zapowiedział, gdy was prześladują w jednym miejscu, uciekajcie do drugiego. No i wiele osób ląduje w więzieniu. Oczywiście są sytuacje, że sam sobie jesteś winien, bo przekroczyłeś prawa państwowe, coś ukradłeś, jakiś kodeks cywilny, kodeks karny przekroczyłeś. No należy ci się słusznie, ale wsadzanie kogoś do więzienia, bo inaczej myśli niż prezydent danego państwa, niż król danego państwa, niż najwyższy kapłan, czy prymas, czy jakiś arcybiskup, jest pomieszanie pojęć. To są twoja głowa i ty możesz myśleć, co chcesz. To są twoje myśli, jak czcisz Boga. Masz swobodę. Oczywiście będziesz odpowiadał przed Bogiem za to, co robisz w sferze duchowej, ale człowiek nie powinien wyręczać Boga w sądzeniu za sprawy duchowe. Jak on tam wierzy w Boga? Czy wierzy w Trójcę, czy nie wierzy w Trójcę, czy Ducha Świętego wierzy? Wierzy w przykazania, czy nie wierzy w przykazania? Czy wierzy w piekło, czy nie wierzy w piekło, czy w czyściec? To jest jego osobista sprawa. A to, że nie wierzę w czyściec, nie jest podstawą do tego, żeby mnie prześladować, na jakieś tortury dać i w końcu końcem mnie spalić za to. To są sprawa wiary, to są sprawy duchowe. One są zarezerwowane dla Boga. I teraz ostatnia sytuacja. W historii świata, to w następnym będę wykładzie mówił o proroczej linii czasu, zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego momentu w historii czasu, kiedy nietolerancja będzie tak olbrzymia, że ona obejmie cały świat. Wszystkich ludzi obejmie. Nietolerancja. Mianowicie w tę nietolerancję zaangażują się trzy siły, mianowicie smog. To wszystko czytamy w Księdze Objawienia 13 rozdział. Smog, czyli szatan, później bestia z morza, współczesny Babilon i bestia z ziemi, fałszywy prorok. Oczywiście, aby zrozumieć w pełni Księgę Objawienia i ten szczególny 13 rozdział, trzeba spełnić kilka warunków duchowych, aby Bóg otworzył ci oczy i abyś pojął tę sprawę duchową, ale to wymaga całkiem osobnego wykładu. Ale skoncentrujemy się na Księdze Daniela, 3 rozdział. Król Nabuchodonozor miał sen, w którym usiadł wielki posąg, no i tam była tylko głowa ze złota. I on chciał właśnie historię zmienić, że właściwie on jest cały posągiem ze złota, że jego państwo będzie wieczne, tak, złoto jest wieczne, niezmienne. I właśnie kazał on wybudować bardzo wysoki posąg, może jakieś 20 metrów wysoki, cały ze złota i sprowadził wszystkich ludzi z całego swojego imperium, oczywiście tych najważniejszych, i kazał im klękać i bić pokłony przed tym posągiem. Jak widzimy, wszyscy tam bili pokłony, oddawali kult temu posągowi, oprócz 3 młodzieńców z państwa izraelskiego.
No, król tak bardzo się rozgniewał, że powiedział, że nie będziecie czcili mojego posągu, to wylądujecie w piecu ognistym. Będziecie spaleni. No, oni powiedzieli, że nie wolą zginąć, ale nie będą kłaniali się temu posągowi, bo zabrania tego drugie przykazanie biblijnego dekalogu, który zakazuje oddawania kultu rzeczom zbudowanym przez człowieka, tak zwanego bałwochwalstwa. No to król rozkazał ich wrzucić do pieca. Oczywiście tam w piecu, później patrzy do tego piecu i widzi cztery osoby, a on mówi, no wrzuciliśmy trzy, a są tam cztery i tam sobie spacerują, coś sobie rozmawiają. No i poprosił ich, żeby wyszli. Ale przy końcu historii świata powtórzy się ta sytuacja. Jak to będzie wyglądało, to możemy tylko w zarysie opowiedzieć akt totalnej nietolerancji. Ta diabelska trójca doprowadzi do zbudowania posągu bestii, no tej babilońskiej siły odstępczej, i wszyscy ludzie będą musieli w jakiś sposób oddać pokłon tej bestii. Tak jak właśnie na tej Dolinie Dura w Księdze Daniela, trzeci rozdział. Oczywiście będzie garstka ludzi, którzy powiedzą, nie, nie będziemy się temu kłaniali. W starożytności niektóre miasta były tak obwarowane, że w bramie były posągi, takie jak tutaj tego króla Nabuchodonozora, tylko mniejsze, że osoba, która chciała wejść do danego miasta, musiała oddać cześć temu posągowi, czy go pocałować, czy się przeżegnać przed tym posągiem, czy uklęknąć w jakiś sposób, bo inaczej strażnik nie wpuścił. Tak więc historia powtórzy się i jeżeli ktoś nie odda czci temu posągowi, który, nawiasem mówiąc, przemówi, to będzie skazany na śmierć. Oczywiście my możemy w jakiś sposób odwlec ten moment, ale to wypełni się. No, uważny badacz, uważny człowiek, który przygląda się historii świata, obserwuje to wszystko, to widzi, że no coś już pewne zarysy są. Pewne zarysy, które wskazują na wypełnienie się częściowe Księgi Objawienia, 13 rozdział, że w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie będą oddawali pokłon siłom wrogim Bogu. Oddawali pokłon oczywiście świadomo lub nieświadomo. To jest właśnie, będzie bardzo bolące, że wiele osób nieświadomo będzie czciło obraz bestii, nie zdając sobie z tego sprawy. A świadomo czy nieświadomo, to przyjmujesz polecenia, tej właśnie szatańskie polecenia. Nie idziesz drogą Bożą, ale ty czcisz to, co szatan wymyślił. I dlatego też potrzeba dobrej znajomości Słowa Bożego, dobrego ugruntowania w Słowie Bożym, aby nie iść tą drogą, która doprowadzi do unicestwienia, ogień piekielny, ale iść tą drogą, która doprowadzi do Królestwa Bożego, do nowych niebios i nowej ziemi. Oczywiście w tym pomaga nam nasza własna postawa tolerancji względem ludzi. Tolerancja względem ludzi tych, którzy nas nienawidzą, którzy jakieś obraźliwe słowa wypowiadają przeciwko nam, którzy jakieś pisma piszą, czy fake news tak zwane. Lecz nie możemy zapominać o tym, że najważniejszy dla nas jest Bóg. Tak? Ci trzej młodzieńcy byli gotowi poświęcić swoje życie. My oddamy swoje życie, ale nas to nie interesuje. My chcemy mieć życie wieczne, bo jeżeli oddamy pokłon, to
temu posągowi, no to stracimy życie wieczne. Oddając pokłon, stajemy po stronie szatana. A nie oddając, giniemy, ale Bóg jest wszechmogący. On nas z martwych wzbudzi. Nawet z tego prochu, który nie wiadomo gdzie jest. Tak więc okazujmy sobie nawzajem tolerancję. Tolerancję religijną, wolność religijną. Jeżeli ktoś jakoś wierzy inaczej, no nie róbmy mu kampanię. Nie róbmy mu krucjaty z tego powodu. Niech sobie wierzy. No, jego sprawa. Zapraszam serdecznie na kolejny wykład. Będzie to już ostatni z tego cyklu, gdzie jesteśmy w proczej linii czasu. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Bóg Wszechmogący. Trwajcie w jedności z Nim, bądźcie doskonały, bądźcie doskonałymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.